Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Szanowni Państwo, dziś wybieramy się na naszą pierwszą wyprawę motocyklową, kilkudniową, zakończoną zlotem. Żyję nam. Proszę bardzo, szampanik. A tak wygląda to mam urodzinki dzisiaj. Orężana. Orężana Helena? No to tak na drogę. Jeszcze nie jesteśmy zapakowani, ale wszystkie rzeczy zmieściły się na stole, więc liczymy na to, że się zmieszczą w kufrach. Ale nasz motor wygląda jak czołg teraz, nie? No serio, opancerzone. Takie mamy tutaj sakwy. No i zaraz zobaczymy, jakie są pojemne. Dobra, będę rolować ubrania, to mam nadzieję, że się wtedy więcej zmieści. Na razie po lewej są twoje rzeczy. Dobra. Tak wstępnie. Ale fajnie to wygląda. No, wałówka zarąbista. Nie, naprawdę, to wygląda jak taki motor podróżnika prawdziwy. Zrezygnowaliśmy tylko z dwóch rzeczy, drobiazgów, żeby troszeczkę luzu jednak mieć. Teraz namocowaliśmy sobie jeszcze do zapiętego kufra namiot. Tutaj jeszcze mocujemy, to jest przykrycie na motocykl, no, pokrowiec. Też bym pod to wsadziła i tym przypięła. Też musimy jakoś to wykombinować. I mamy dwa kufry, plecak, jeszcze te pasy weźmiemy tak awaryjnie. I jesteśmy spakowani, jeszcze tylko ja nie przebrana, tak jakby. I uwaga, uwaga, gotowi do drogi. Pierwszy przystanek Lubień Kujawski, jak tam kierowca z takim obciążeniem? Super, kolano mi trochę szwankuje, już starość niestety mnie dopada, ale jest ekstra. Taki początek urodzinek, to ja rozumiem. Jesteśmy gdzie? W Lubieniu? Lubień Kujawski. Często tutaj przyjeżdżamy, gdzieś tam dalej się wybieramy zwykle samochodem i zwykle jesteśmy właśnie w drodze, że to jest jeszcze na tyle blisko, że raczej nie robimy przystanków, ale na motorze każda okazja na rozprostowanie kości jest dobra, więc no tak planujemy kiedyś wybrać się w końcu tam na plażę, jest kąpielisko i bardzo to jest malowniczo. Pokazywaliśmy już kamizelkę? Oj, wczoraj, ale dzisiaj już w akcji kamizelka chciała przygotowana na zlot. Docelowo zmierzamy do Łeby, ale to jeszcze nie dzisiaj. Dzisiaj zobaczymy, jak się dzień potoczy. Ja mogę powiedzieć wam, jaki jest dzisiaj plan. Teraz zrobiliśmy sobie taki przystanek dla rozprostowania nóg, ale ogólnie przystanek mamy w Toruniu, prawdopodobnie w Grudziądzu i nie wiemy, mamy plan taki, żeby dojechać dzisiaj do Kartuz, ale zobaczymy, czy nam się tak, to uda. Tak, zobaczymy. Mieszkaliśmy tyle czasu w Gdańsku, a nie zwiedziliśmy Kaszub, a właśnie Kartuzy, to myślimy, że to będzie takie miejsce docelowe, dobre, żeby po okolice pozwiedzać. I albo dziś, albo jutro, na spokojnie. W ogóle nie mamy żadnego nocnego zaklepanego, dopiero od jutra tam w Łebie na zlecie mamy namiot, w razie czego. Dzicy motocykl. Zobaczymy. Tak jest, przygoda. Jest czad, naprawdę. Odbija nam na starość po prostu. Dotarliśmy do Torunia i teraz musimy ogarnąć parking, no bo jakby w motocyklu nie bardzo da się włożyć za szybkę bilecik, a tu są parkomaty, musimy to ogarnąć i chyba skorzystamy z jakiejś aplikacji. Błyskawiczna akcja, odpaliłam z Keikesha, sprawdziłam, w której strefie parkowania jesteśmy. Pożyczyliśmy długopis, kartkę mieliśmy, tutaj mamy zapisane Mobi Parking i to jest takie oznakowanie, że opłacamy właśnie parkowanie przez aplikację. Samochodem też tak robiliśmy kiedyś, więc mam nadzieję, że to przejdzie. To teraz jeszcze wielki buziak dla kierowcy, bo pięknie dał radę sobie tutaj. Z trasą jechaliśmy przez Włocławek. Trasa fajna, nie? Taka jest. Nie, jaka droga? Nawierzchnia fajna. Jest. Bardzo fajna nawierzchnia. Tak jest. Lecimy coś zjeść. Musieliśmy się chwilę zorientować, z której strony my tutaj weszliśmy i już kojarzę, że tutaj byliśmy ostatnio na jarmarku świątecznym. Tutaj były stragany. To możemy w lewo skierzać. To ja nie umiem mówić, nie umiem chodzić, nie umiem mówić, ale tak potwierdzam, że Torun jest przepiękny.
Ja myślę, że przy takiej temperaturze i takich strojach to my spaliliśmy tyle kalorii, że z obiadem to możemy dzisiaj poszaleć wyjątkowo. No, tak. Póki co uzupełniamy płyny. O Boże, takie stragany jakieś cudo. Już widzę. Będę próbować. O nie, o nie. To już przepadli. A minus jest taki, że mamy ograniczone miejsce, bo mamy tylko dwie sakwy i plecak i nie ma miejsca na pamiątki. Mam nadzieję, że zaraz znajdę to, o czym myślę, bo ostatnio jak byłam w Toruniu, przedostatnio, były pączki z piernikiem. Dzień dobry, czy z piernikowym nadzieniem są może pączki? Dziękuję. Niestety, a były tak dobre. Znalazłam kawałek cienia, więc postanowiliśmy się zatrzymać. Tutaj takie popisy. A my się rozglądamy za obiadem. Niczym rasowi motocykliści zdecydowaliśmy się na burgera. Możecie napisać, co wybieracie. Mojego klasyka. A tu zobaczcie, mam dwa mięska. Cheese z podwójną wołowinką. Chyba wygrałeś. Jaką przerwę, to ja rozumiem. Na jedzenie było przepysznie i właśnie się zorientowałam, że tam, co wam mówiłam, że tam był jarmark, to jesteśmy w zupełnie innym miejscu i to tu był ten jarmark. Niedaleko Kopernika. Tutaj jesteśmy chyba w najbardziej charakterystycznym punkcie. Torunia. Jest pięknie. A tu na mieście Kopernik daje przykład i sam nosi maseczkę. W końcu codziennie tyle ludzi do niego podchodzi, że dba no tak, no o bezpieczeństwo. Tak. Czas nas goni, ale chociaż chwilę pooglądamy pamiątki. No chwilę nam dajcie. Jest tak pięknie, naprawdę Torun jest wspaniałe, uwielbiam to miasto, jeszcze na chwilę rzucę chciałaś głowę skrzypkowi i teraz to? Zaszam. O, teraz ma głowę. Nie, jak tu grać bez głowy? Tak, powoli ruszamy, bo mamy jeszcze dzisiaj dużo planów, a dzień jest jakiś krótki po tak, prostu, szybko nam czas leci. Bo to jest tak fajnie, tak, że tak szybko leci. Szybko mija czas. Myślę, że to jest pamiątka idealna, jeśli chodzi o wyjazd do Torunia w 2020. Ja tutaj zaprezentuję, o jak profesjonalna blogerka, ciastek. Toruński piernik 2020 w maseczce. Drodzy Państwo, nie powiem, skusił nas ten wiatrak tutaj taki powiewający nam pięknie, nie tylko wiatrak. Kolejny przystanek z widokiem pięknym na Toruń, na lody i kawkę. Piernikowe lody, tak. A kawa? Mrożona, bo jest gorąco. Wiesz, jakie pyszne są. No, się topią tak gorąco. Ale to są przepyszne, piernikowe. Niby na gałki, ale to była naprawdę konkretna porcja. Już troszkę zjadłam, bo tak się szybko roztapiają. A jesteśmy w restauracji u kucharzy. Schowaliśmy się tutaj w części klimatyzowanej. Już cień nam nie wystarcza w tych strojach. Roztapiamy się jak te lody. Powiem wam, że mam szczęście, bo póki co to się spełniają wszystkie moje urodzinowe życzenia. Teraz mrożona kawka. Pogoda zamówiona, wszystko się sprawdza. Ja tu po 10 latach się łudzę, że o, na randkę wyskoczy ze mną ten szalony młody motocyklista, a on przyszedł ze sobą i się przegląda w lustrze. Dziękuję. Myślę, że tak będzie na zlocie jutro. Też tacy rycerze na rumakach. W tych, no, jak to się nazywa? Kominiarka. Mieliśmy przed chwilą uroczą rodzinkę i dziewczynka zapytała mamę, patrząc na Rafała, mamo, to jest rycerz? A pani powiedziała, nie, to nie rycerz, to motocyklista. No, tak. A ja potwierdzam, że taki rycerz dzielny. Mały, rycerski ten rycerz. Współczesny. Bo tu takie klimaty, że rycerzem by można zostać. Szukamy noclegu, może na zamku. Tam jest stoi jakiś krzyżak. Taki ząk. No, trochę nowoczesności. No fajnie, tada! Taki piękny to motorek stoi, to bierzemy. Chcieliśmy mieć przygody, to mamy. Przed chwilą ubieraliśmy się już na motocykl, no ale jakiś ptak leciał i obkupkał mi całą głowę. Także nie wiem, jak mam założyć kask, bo kucam teraz przy motorze, a Adam je uska z teraz kupy. Już mamy nieco większe wymaganie, to do dzisiejszego noclegu musi być prysznic. Koniecznie. Taka sytuacja. Dobrze, że mam długie włosy, to mi nie obstrało kamizelki. Nie wziąłam na rzecz. Nie wierzę, chwilę wcześniej wycinałam Rafałowi posemko włosów, bo wziął na kemping jeden ze swoich noży i takim nożem odcięłam mu
kostek, który... Widzisz, już się przydał ten nóż. Zielonkawy, serio. I chwilę później przejeżdża taka wycieczka z przewodnikiem, takim autkiem odkrytym. A ja to skucam za motorem z pasemkiem włosów. O, taka oto wycieczka. Weź mi tą kupę z przodu. Bo jeszcze trochę jest na kamizelce. Jak podeszliśmy do auta, chciałam wyłączyć Mobi Parking i przestraszyłam się, bo nic mi nie naliczał. A sprawdzałam jeszcze, jak jedliśmy burgery i wtedy było ok. Ale sobie uświadomiliśmy, że jest po 18 i to już grubo, bo jest po 19. I po prostu już parking jest bezpłatny, więc aplikacja bardzo mądra, bystrzejsza od nas, wyłączyła naliczanie opłat. Jest stacja wreszcie, powiem wam, że ta kolejny odcinek był wykańczający, no szczególnie dla kierowcy. Nie było lekko, nie dość, że nawierzchnia fatalna, to jeszcze na ciemno sarny nam wyskakiwały co chwilę, także już tak profilaktycznie trąbiliśmy przed każdym zakrętem, ale Rafał świetnie dał radę, tylko już domyślałam się, że jest wykończony, serio. No i jest bardzo późno, także powoli kombinujemy jakiś nocek, ale najpierw przyjechaliśmy na stację benzynową, będziemy tankować, pewnie zjemy, wypijemy kawę, no i się tutaj rozejrzymy po okolicy. Miały być kartuzy, ale no właśnie nawierzchnia w tamtym kierunku była koszmarna z tego miejsca, co startowaliśmy. Więc zmieniliśmy plany na Gdańsk, ale myślę, że już warto jednak odpuścić i po prostu w okolicy coś znaleźć, tylko że nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy. 9.5 to jest 9.5, nie? Tak. 9.5 to 9.5. Tankujemy. Motorek też tutaj dzisiaj ma wyzwanie. Pierwsza taka trasa. Później sprawdzimy, ile tam wyszło kilometrów i tak dalej. Ale no i jest wycisk. Ja muszę uchwycić tu zmęczenie wymieszane z radością. Tutaj taka konkretna kanapeczka u mnie, taka zapiekana, kawki. I może za chwilę będziemy w stanie powiedzieć coś więcej, ale na razie myślimy panicznie o znalezieniu noclegu. Idzie to no. Ani piwo. Jeszcze raz, jak skwitowałeś? Ani ciemne, ani cytrynowe, ani piwo. Ale tak świętujemy sobie sukces. Teraz wszystko jest dobre. 0%. Sukces mamy taki, że zaklepaliśmy sobie nocleg. Pani w recepcji na nas poczeka, także mamy jeszcze chwilkę, bo jakieś 20 minut stąd jest hotel, w którym jeszcze jest wolne miejsce, bo tutaj tuż obok też był hotel, ale już wszystko pozarezerwowane. Pozarezerwowane. Zajęte. Także tu przy stacji troszeczkę posiedzieliśmy, ale udało nam się w końcu znaleźć przez internet nocleg. Tu nasz dzielny motocykl, dzielny kierowca i końcówka dnia. Ja już czuję, że jestem rzeczywiście rok starsza, już 26 lat na karku, bo ten kark taki pokrzywiony, co mi zostało. Jeszcze toast ostatni raz urodziny. Ani ciemne, ani cytrynowe, ani piwo ci zostało. No, dobrze skwintowałeś? Już to życie tak nie smakuje po tym drugim ćwierćwieczu. Ale dobrze będzie. Tak, ale pić mi się chce. No mi też. Jako napój super. Ja jeszcze wspomnę, że dzisiaj mamy noc spadających gwiazd, zawsze w moje urodziny. Z 12 na 13 jest noc Perseidów, z tym, że teraz tak, nawet jak Rafał jechał, tak przez taki ciemny las, to starałam się głowę kierować w górę i troszkę podglądać, ale jedyne co widziałam, takie smugi. Gdzie masz telefon? To jak Rafałowi przed lampą jakaś mucha przeleciała czy ćma, to wtedy taki ziu, jak spadająca gwiazda wyglądała. Tak. To nie masz. To twój, to mój. Tu. Meldujemy się w miejscowości Nowa, zapakowani. Pani już nas wpuściła tutaj na parking. Zaraz się meldujemy w hotelu. Oh no,
Światło mi zgasło tu do kadru. Gdzie jest czujnik? Halo? No nie wierzę. Gdzie jest czujnik? Ale chciałam nagrać. Nie trafię w dziurkę teraz. A. Co to za apartament tour? Ta-da! O, jakie szczęście, będę miała spokój od ciebie dzisiaj. Jest lusterko. Zobaczmy, jak wyglądamy po tej całej trasie. Ja mam na sobie dwie bluzy. Jest mi tak gorąco, bo chcieliśmy mieć w plecaku miejsce na dużą wodę. Także musiałam założyć to, co było w środku. Jesteśmy. Ja nie wierzę. W końcu możemy odpocząć. Jesteśmy w hotelu Dov. Ja nie wiem. I tu jeszcze mamy łazieneczkę. Pokój ze śniadankiem. 160 zł trafiło nam się. Świetnie. Idziemy odpoczywać. Dziękujemy, że byliście z nami cały pierwszy dzień. Jutro ruszamy w drogę dalej. Zbieramy siły. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia jutro.